Dzień dobry, ja nazywam się Gosia Wyczawska, jestem olejkowym instruktorem. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jaki olejek nazywam olejkiem do zadań specjalnych. Opowiem Ci o tym, w jaki sposób go używać, w jakich sytuacjach po niego sięgać i dlaczego jest taki wyjątkowy. A jeśli zasubskrybujesz mój kanał i dasz łapkę w górę, będę Ci bardzo wdzięczna, a Ty będziesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. Olejek do zadań specjalnych jest kompozycją specjalnie tak stworzoną, aby pomagać w różnych problemach ze zdrowiem. Zawiera różne olejki w składzie, a główne olejki to na pewno oregano, to na pewno goździk, to na pewno cytryna i rozmaryn. Cytryna jest jednym z olejków, który znajduje się w składzie tej kompozycji, a jest dobrany po to, dlatego że cytryna ma bardzo fajne właściwości. Ma dwa takie główne składniki, którym jest limonen i beta-pinen, które mają, jak badania wykazały, działanie przeciwdrobnoustrojowe, więc w naszym organizmie mogą zrobić dużo, dużo dobrego. Rozmaryn to kolejny olejek, który ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, jak badania wykazały, przy wielu problemach zdrowotnych, a jednym z nich jest bardzo pozytywny wpływ na zmniejszenie ilości bakterii E. coli. Natomiast goździk, kolejny olejek ze składu tej kompozycji, jest fenomenalnym, jeśli chodzi o likwidowanie drobnoustrojów, takich jak wirusy, grzyby, bakterie. I bardzo fajnie sprawdza się właśnie tutaj do zadań specjalnych, jak na przykład grypa, przeziębienie, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju patogenami. W jakich sytuacjach może pomóc Ci taka kompozycja? Przede wszystkim, jeśli masz problemy z układem odpornościowym i często się przeziębiasz, masz grypę, masz gorączkę, bóle mięśni, to wtedy jak najbardziej możesz sięgnąć po tą kompozycję i poczujesz bardzo dużą różnicę. Jeśli cierpisz na bóle głowy pochodzenia takiego napięciowego, to razem z lawendą ta kompozycja bardzo dobrze się sprawdzi. Oprócz tego, jeśli masz jakiekolwiek zabiegi w jamie ustnej i na przykład masz bóle z tego powodu, bóle zębów, bóle stawów tutaj żuchwowych, co bardzo często się zdarza, to możesz sięgnąć właśnie po ten olejek i poczuć dużą ulgę, jeśli chodzi o ból spowodowany różnego rodzaju zabiegami. Jeśli masz problemy z wrastającym paznokciem albo grzybicą paznokcia, to ten olejek ma takie olejki w składzie, które intensywnie działają przeciwgrzybiczo lub przeciwinfekcyjnie, przeciwbakteryjnie, a to właśnie przy infekcjach stóp czy paznokci u stóp bardzo często się zdarza, więc możesz sięgnąć również w takiej sytuacji po ten olejek. Jeśli masz aktualnie ból gardła, to wystarczy, że dasz sobie jedną kropelkę na łyżkę z miodem i dobrze wymieszasz taki olejek, taką kompozycję do zadań specjalnych. Poczujesz bardzo dużą ulgę. Oprócz uśmierzenia bólu zadziała przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo na drogi oddechowe. To niektóre z jego zastosowań i przypadki, w jakich możesz użyć. A teraz opowiem Ci, jakie są drogi używania takiego olejku. Na pewno pierwszym sposobem jest użycie go w dyfuzorze. Wtedy zdezynfekuje pomieszczenie Twojego domu, odświeży powietrze, ma wspaniały zapach, wspaniałe olejki. Zmniejszy liczbę patogenów, tym samym zmniejszy ryzyko zachorowania wszystkich domowników. Drugim sposobem, również aromatycznym, jest zrobienie takiej tuby i inhalacja z dłoni. Ten sposób może pomóc przy różnego rodzaju infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych. Innym sposobem jest używanie olejku przy na przykład infekcjach dróg oddechowych, ale również na przykład zatok, robiąc tak zwaną parówkę. Wtedy wkraplasz jedną kroplę na ciepłą wodę, która jeszcze paruje, nakładasz ręcznik na głowę i inhalujesz drogami oddechowymi, nosem albo ustami. Innym sposobem jest oczywiście
miejscowe zastosowanie, gdzie smarujesz olejkiem do zadań specjalnych rozcieńczonym z olejem bazowym poszczególne miejsce na ciele, które potrzebują akuratnie wzmocnienia Twojego stanu zdrowia. Czyli na przykład jeśli bolą Cię mięśnie, bo masz akuratnie grypę, przeziębienie, to wtedy bardzo dobrze jest rozmasować te okolice na ciele, które bolą. Trzeci sposób, mniej popularny, ale również skuteczny i uzasadniony w niektórych przypadkach, to sposób właśnie doustny, czyli na przykład zastosowanie jednej kropli na łyżkę miodu przy bólach gardła. Pamiętajmy jednak, że ten sposób jest sposobem takim zarezerwowanym na wyjątkowe sytuacje. Musimy pamiętać, że olejków eterycznych nie wolno w nadmiarze stosować doustnie, ponieważ są to bardzo skoncentrowane substancje, bardzo mocne, a nasz organizm jest wbrew pozorom czasami delikatnym organizmem i może różnie zareagować. Także zostawmy sobie ten sposób na takie wyjątkowe okazje, wyjątkowe okoliczności choroby, abyśmy później mogli w podobnej sytuacji kolejny raz sięgnąć właśnie w taki sposób, używając olejków, bez jakby nadużywania ich. Oczywiście wewnętrznie możemy stosować tylko olejki, które mają odpowiednie badania, które mówią nam o tym, że olejek jest czysty, przebadany i nie zawiera substancji, które tam nie powinny się znaleźć w olejku, a my mamy pewność, że jest to olejek prawdziwy w odróżnieniu od różnych olejków, które są tylko substancjami zapachowymi, substancjami chemicznymi, które z roślinami nie mają nic wspólnego. Więc to bardzo ważne rzeczy, żeby wziąć pod uwagę, żeby pamiętać przy zastosowaniu doustnym olejków. To jest mój olejek do zadań specjalnych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tego olejku albo w ogóle go potrzebujesz, to pisz śmiało, ja Ci wszystko napiszę, wszystko opowiem.